Do reprezentacji Polski trafił nowy zawodnik z Afryki. Na pierwszej odprawie przed treningiem Paweł Janos narysował na tablicy wielki prostokąt i zaczął uderzać w niego piłką. Piłka, rozumiesz? Bramka. Tu prostokąt, bramka. Jak piłka do bramki, to dobrze. Rozumiesz? Na te słowa wstał nasz nowy zawodnik, lekko poszarzały i cokolwiek zdenerwowany. Opanował się jednak i odezwał się płynną polszczyzną do trenera Janasa. Panie trenerze, ja od kilku lat mieszkam w Polsce, mam tu żonę, dzieci, a studiowałem filologię polską i mówię w tym języku lepiej niż nie jeden Polak. Paweł Janas popatrzył na niego ze zdumieniem i powiedział: siadaj, synu, ja mówię do Rasiaka.